Czwartek, 27 czerwca, godzina 20. To są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading, a dziś Łukasz Wardyn, CMC Markets. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od tego, co rozpala namiętności wielu na świecie w tym tygodniu. Bitcoin, czyli wirtualna waluta, 20 czerwca. Około 9 tysięcy złotych płacono za sztukę. Kilka dni później, wczoraj w zasadzie, niewiele mniej niż 14 tysięcy dolarów za sztukę, a dziś jest gorzej, dziś jest mniej niż 11 tysięcy dolarów. No, faktycznie 40% szybki wzrost to właśnie potrafi tylko Bitcoin. Więcej jeszcze potrafią inne kryptowaluty. Więc od razu te same głosy, które mieliśmy dwa lata temu, po dwóch stronach. Z jednej strony są ci, którzy znowu przytaczają te same informacje o tej niezależności Bitcoina w stosunku do typowych walut sterowanych przez banki centralne itd., itd. Po drugiej stronie są ci, którzy mówią, że tak naprawdę po co jest nam ten Bitcoin, do niczego on jest niepotrzebny, czy on kosztuje 20 tysięcy, 1000 czy 100, to nie ma żadnego znaczenia. Może komu jest potrzebny, to przestępcom do przesyłania i niemonitorowanych strumieni pieniędzy. Fakt jest taki, bardzo mocne wzrosty, super ruch spekulacyjny. Według mnie po co jest Bitcoin głównie? Na razie po to jest głównie, żeby kupić taniej, sprzedać drożej, czyli typowy jednak instrument spekulacyjny. A w tej spekulacji, myślę, na razie bardzo mocno się zapędzili inwestorzy. Te obroty, które teraz widzimy, są duże, ale o wiele, wiele mniejsze niż były wcześniej. Więc widać, że ten ostatni ruch to jest troszkę na cofnięciu się podaży i też na panice krótkich pozycji. Myślę, że bardzo ważne jest to, gdzie teraz jesteśmy, czyli ta strefa oporu, 11 tysięcy, 13 tysięcy, to jest bardzo mocna strefa oporu. Myślę, że jeżeli z tej strefy zawrócimy, to równie dobrze możemy kierować się w stronę 4 tysięcy, jak i niżej. Z tę strefę przebijemy, to 20 tysięcy może nie być żadnym problemem. No, gotówki jest dużo na tym rynku, ona płynie z Chin, płynie z Indii. W ogóle teraz jesteśmy w takim momencie na świecie, że tej gotówki jest sporo, no bo przecież rynki akcji mamy wysokie, dużo się dzieje na złocie, dużo się dzieje na kryptowalutach, rynek IPO ma się fantastycznie, więc no jest kasa na rynku do inwestowania. To w takim razie przenieśmy się na bardziej tradycyjny rynek, na rynek złota, chociaż na tym rynku, tak jak na każdym innym, każdy by chciał tanio kupić, drogo sprzedać. Złoto miesiąc temu za uncję płacono mniej niż 1300 dolarów. No, 24 czerwca, nie tak dawno, prawie 1440. Teraz też jest więcej niż 1400 dolarów za uncję. Tak, to z tym złotem jednak coś można zawsze zrobić innego niż tylko mieć na elektronicznym portfelu. No, o złocie mówimy od kilku tygodni, bo od dłuższego czasu w mocnym trendzie horyzontalnym i było widać i słychać o tej akumulacji przez mocne ręce, przez tych stabilnych inwestorów. Gdy złoto wyszło w górę, no to mocny ruch, już też dołączyli się spekulanci i ten ruch był naprawdę bardzo mocny i bardzo szybki, więc można było oczekiwać, że dojdzie do przegrzania na tym rynku. Faktycznie tak się stało. Gdy zaczęły się spadki z tych najwyższych poziomów, prawie 1440, to zaczęto mówić o tym, że no to obawy inwestorów o to, że jednak ta podwyżka stóp najbliższa nie będzie miała miejsca, że one mogą być przesunięte w czasie. Ja bym na to nie zwracał uwagi. Naturalne cofnięcie, ta konsolidacja tak naprawdę na poziomach do 1350 trwała lata, więc spokojnie jeszcze ten rynek może nawet tam wrócić i może wrócić nawet do tego 1350. Najważniejsze będzie, jak się zachowa. Jeżeli tam dojdzie i od tego poziomu się odbije, to tylko i wyłącznie wzmocni byki.
I no bo na razie jednak zaczął się trend wzrostowy. Fundamentalnie sytuacja dla złota jest generalnie dobra, może bardzo dobra, no bo mamy wojny handlowe, jest trochę niepokojów o przyszłą sytuację gospodarczą, czy nie ma jakiegoś poważniejszego na horyzoncie zwolnienia gospodarczego. Mamy kwestię napięcia z Iranem i do tego wszystkiego stopy procentowe, no większe są szanse w tym momencie nawet na kilka obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych niż na jedną podwyżkę, więc generalnie sytuacja dla złota jest dobra, ale to co teraz widzimy to jest taka spekulacyjna gra. Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych ostatni miesiąc jest całkiem udany dla najważniejszych indeksów. WIG20 w tym czasie ruszył się z 2200 do ponad 2300 punktów. WIG było mniej niż 57 tysięcy punktów, teraz bywa więcej niż 60 tysięcy. I to odbicie właśnie z tych 2200 dość imponujące, trzeba to zauważyć. Teraz 2350 to jest ważny poziom. Jeżeli to by się udało przebić, to kolejny już jest ta strefa 2400-2420. Ale i tak w tym przedziale 2160-2420 jesteśmy już od lutego, marca ubiegłego roku. Więc nawet jeżeli dojdziemy do 2400-2420, to i tak dalej będzie trend horyzontalny. I tak naprawdę dalej jeszcze ci inwestorzy, którzy by tam chcieli otwierać krótkie pozycje, mogą mieć rację. Więc to za wiele nie zmieni. Dopiero wyjście powyżej to 2420 coś może zmienić. No, jeżeli by takie wyjście było, to można by wtedy być naprawdę dużym optymistą i można by zacząć spekulować, że zaczął się naprawdę bardzo poważny, wielomiesięczny trend wzrostowy. Tego jeszcze nie ma i czekamy. Trochę sytuacja pod tym względem jest podobna jak ze złotem. Po prostu warto w tym momencie czekać. Także nasza waluta, złoty, ma całkiem udany ostatni miesiąc, bo wzmacnia się w tym czasie do euro, do funta, no przede wszystkim do dolara, bo przecież 29 maja za dolara płacono 3,85. Niedawno mieliśmy właściwie okolice 3,72, a dzisiaj mamy też niedużo, 3,74, ale to pewnie pochodna tego, że Amerykanie i w ogóle rynki szykują się do obniżenia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli spojrzymy na indeks złotego, to on jest też w takiej sytuacji wyczekującej, ale nie wygląda źle, też jest w konsolidacji. Natomiast no, dolar do złotego doszedł do poziomu wsparcia, na krótko się odbił, ale jednak już ten trend spadkowy jest zarysowany, więc myślę, że do tych poziomów 3,72 możemy, jest szansa, że szybko wrócimy, zobaczymy co tam się wydarzy. Ale złoty jest właśnie, złoty jest w dobrej sytuacji, bo oczywiście gdzieś tam jawią się te problemy budżetowe związane z dużymi wydatkami jednak, które są w tym momencie, ale one wrócą do nas za wiele, wiele lat. Inwestorzy lubią to analizować, lubią o tym wiedzieć, ale liczy się tu i teraz krótki, średni termin, więc na pewno nie będą się tymi wydatkami przejmować. A wiemy o tym, że jest szansa, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mogą być obniżane. Z dużym prawdopodobieństwem stopy procentowe w Polsce nie będą obniżane. Sytuacja dobra dla złotego. Jeżeli będzie spokój na rynkach, czyli nie będzie jakiegoś gwałtownego odwrotu od ryzyka, no to dobra sytuacja. W Europie mamy teraz konflikt polityczno-giełdowy między Unią Europejską a Szwajcarią, dlatego dokładnie się ostatnio przyglądamy szwajcarskiemu indeksowi Swiss Market Index, który ten tydzień ma słaby, ale jak spojrzymy na ostatnie pół roku, to akurat ten wskaźnik wypada bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Po przebiciu 9,5 tysiąca punktów to kilkanaście procent wzrostu. Więc naprawdę jeden z lepszych indeksów europejskich. Nie mówię tylko o dynamice wzrostu, ale jeżeli spojrzymy na wykresy tak naprawdę, gdzie ten indeks jest, a jest ponad szczytami takimi długoterminowymi, ponad wieloletnimi oporami, więc wygląda to nieźle. Myślę, że ta sytuacja
która jest, ona jest biznesowo i polityczna tak naprawdę, no bo Szwajcaria chce zachować swoją neutralność, chce sama stanowić o swoim prawie finansowym, a jednocześnie chce mieć dostęp do europejskiego rynku finansowego, giełdowego. I no, ten konflikt już trwa, te negocjacje, rozmowy trwają od 4 lat, ale w pewnym momencie Unia powiedziała dość, jest termin 1 lipca i do tego terminu wszystko ma się wyjaśnić. No, na dzisiaj nic nie wiemy, więc wygląda na to, że nic się nie wyjaśni, ale konsekwencje są poważne, bo na przykład na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych jest 240 papierów wartościowych związanych ze szwajcarskimi aktywami i one będą musiały być zawieszone czy wycofane z notowań. I to jest giełda londyńska. Oprócz tego są te różne alternatywne systemy obrotów, które są w Unii Europejskiej. Więc myślę, że to może być powód troszkę niepokojów. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, że jutro nic się nie będzie działo, to można oczekiwać pewnej wyprzedaży niektórych instrumentów takich bardziej o dużej płynności, na przykład akcyjnych, na przykład na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. No ale inwestorzy, jeżeli chcą mieć te akcje w portfelu, no to raczej będą je wtedy kupować tak naprawdę na giełdzie w Szwajcarii, więc może nic się nie wydarzy. Natomiast trochę sytuacja kuriozalna, taka brexitowa, bym powiedział. Kończymy pierwszą część programu Artyści Rynków. Tę pierwszą część zaczęliśmy bitcoinem, a w drugiej części znów będziemy mówili o bitcoinie i innych kryptowalutach.